Iranu ze społecznością międzynarodową zostało podpisane 3 lata temu. Prezydent Iranu Hassan Rouhani oświadczył w reakcji na słowa prezydentów Trumpa i Macrona, że nie ma powodów do jego zmiany. Oskarżył też Donalda Trumpa o niekompetencje. Nie ma pan doświadczenia w polityce ani w prawie i międzynarodowych przepisach. Jak sprzedawca, czy właściciel wież może podejmować decyzje w sprawach międzynarodowych? Podpisane przez Iran, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Francję, Wielką Brytanię, Rosję i Chiny porozumienie zakłada redukcję irańskiego programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji. Amerykański prezydent Donald Trump jeszcze w kampanii wyborczej mówił, że umowa jest zła i zapowiedział, że wystąpi z porozumienia. Podczas wczorajszych rozmów w Waszyngtonie francuski prezydent Emmanuel Macron, zwolennik umowy, przekonywał Trumpa, że na razie nie ma lepszego pomysłu na relacje z Iranem. Obaj prezydenci zasugerowali też zmiany w umowie, które miałyby m.in. sprawić, że obowiązywałaby ona nie przez 10 lat jak obecnie, ale przez dłuższy okres. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini, która jest zwolenniczką umowy, oświadczyła tymczasem, że porozumienie przynosi efekty. Amerykański Departament Stanu od czasu wyboru Donalda Trumpa na prezydenta kilkakrotnie informował, że Iran wywiązuje się z porozumienia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu. Na zachodzie i północy miejscami burze. Wysoko w Tatrach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 8 stopni w pasie nadmorskim, przez 12 na północy i terenach podgórskich, 15 w centrum do 17 na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny. Wysoko w Tatrach i w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05. Powtórka programu. Rządy pieniądza. Przy mikrofonie Anna Grabowska. Dzień dobry Państwu. A my rozpoczynamy Rządy pieniądza, w których moimi dzisiejszymi gośćmi są Marcin Ruszkowski, Instytut Jagielloński. Dzień dobry Państwu. A Rafał Sadoch, mBank. Dzień dobry. Oraz prawnik i ekonomista, kancelaria Drawbridge, Kazimierz Krupa. Dzień dobry. Dzień dobry panom. Na początek, tak jak usłyszeliśmy, 6,6% bezrobocie. To prawie higieniczny poziom już, tak? Bo poniżej 5 to już byłby tak zwany poziom higieniczny, no ale jednocześnie przecież wiemy, że w Wielkopolsce oscyluje wokół 3%, ale z kolei w warmińsko-mazurskim to jest 12%, jak panowie to oceniają. Po pierwsze będzie rosło, malało, po drugie jeśli w tym warmińsko-mazurskim wyrosło, to już byłoby bardzo źle. Statystyka nawet prawdę ci powie, mówią, że Marcin Ruszkowski. Mamy dwie osoby i średnio na każdą przypada jeden kurczak, a jedna zjadła dwa, a jedna nie zjadła żadnego, to średnio są na jedzie. Myliłam się w matematyce już, ale okej, coś z tymi kurczakami. Nie, ale poważnie, to ten, znaczy rzeczywiście bezrobocie naturalne, takie około kilku punktów procentowych, jakby polega na tym, że są osoby, które szukają pracy, które odpoczywają sobie, albo nie chcą z jakichś względów... Nie chcą, nigdy szukać nie będą, prawda? Dokładnie. I tych prawdopodobnie państwo polskie tak nie zachęci polska gospodarka. Rzeczywiście pani redaktor ma rację, ta statystyka w różnych miejscach Polski jest różna. Natomiast myślę, że teraz, bo pewnie będziemy też o innych jeszcze elementach rozmawiali, które też rząd proponuje, teraz jest dobry moment, żeby zastanowić się, jak przygotować się do jakby zagospodarowania tych strumieni migracyjnych, tak? Bo mamy dosyć dużo Ukraińców, Białorusinów, którzy w Polsce pracują i tworzą też polskie PKB. Natomiast będzie tak, że już niedługo będzie na większą skalę, ale już pracodawcy zgłaszają ten problem, no brakuje rąk do pracy. No jasne, tylko teraz jeszcze pytanie, może należałoby tych z warmińsko-mazurskiego, gdzie też Białorusini napływają, akurat Ukraińcy tam nie, może ich wszystkich należałoby przemieścić gdzieś indziej trochę, żebyśmy się stali bardziej mobilni, skoro tam aż 12%. Nie wiem, który z panów, może pan też jest grupa? To jest historycznie uwarunkowane i tacy po prostu jesteśmy. Ja jeszcze się odniosę do tej statystyki, która prawdę nam powie, otóż ona nam nie mówi prawdy, niestety, bo statystyka rzadko mówi pełną prawdę. Mnie wyjątkowo nie odpowiada polska metodologia liczenia poziomu bezrobocia, bo różne są metodologie przy różnych wskaźnikach ekonomicznych, ale wyjątkowo ta przy liczeniu bezrobocia jest moim, ta polska, nasza przez nas używana, jest moim zdaniem niewłaściwa. Nie mamy 6,6 bezrobotnych.
tak? No, mamy około 4. No tak, mówi Eurostat, prawda? Tak. Dokładnie. I to metodologia Eurostatu zdecydowanie jest właściwsza. I mamy kłopot. Bo oczywiście, że tak jak nie lubimy inflacji, ale jeszcze bardziej nie lubimy deflacji, tak nie lubimy wysokiego poziomu bezrobocia, to jest oczywiste, tak zbyt niski poziom bezrobocia, takiego strukturalnego już bezrobocia, jest pewnym kłopotem dla gospodarki i my właśnie jesteśmy w tym okresie i rzeczywiście tylko migracja będzie ratowała nasz wzrost PKB i nasze zatrudnienie. A może są jeszcze inne grupy polskie, które są niezagospodarowane? Znaczy... Pan Rafał Sadoch. Patrząc na to, jak się rozwija polska gospodarka i patrząc na to, jak wygląda ta stopa bezrobocia, no stopniowo potrzebujemy coraz więcej rąk do pracy. Jeśli chodzi o aspekty demograficzne, no ta luka będzie się pogłębiać. Czy pan potwierdza te szacunki, że będzie coraz niższe bezrobocie? Znaczy, przewidywania. Znaczy, tak. Samo bezrobocie jest z jednej strony funkcją aktywności gospodarczej, no z drugiej strony w długim okresie trendów demograficznych. W 2013-2014 roku, gdy zasugerowałem, że pod koniec dekady możemy zbliżyć się do stopy bezrobocia na poziomie 3%, no kiedy była ona dwucyfrowa, każdy wtedy pukał się w głowę. Widzimy, że trendy są nieubłagalne i do tego poziomu się zbliżamy. Jeśli chodzi o samą metodologię, to tutaj wchodząc w te szczegóły, to dzisiaj poznajemy szacunek GUS-u i on uwzględnia również te osoby, które są zarejestrowane w urzędach pracy, a faktycznie nie szukają pracy, bo pracują na czarno, a chcą mieć tylko status osoby się tam bezrobotnej. To rejestrują, żeby mieć darmowe leczenie. I nawet nie musimy patrzeć na te dane europejskie, czy nawet możemy popatrzeć na dane BAEL-owskie, czyli badanie aktywności ekonomicznej ludności, i które właśnie w lepsze to są dane publikowane co kwartał. I tam właśnie tą stopę bezrobocia zobaczymy pewnie w tym roku w okolicach 4. Musimy mieć świadomość tego, że bezrobocie jest bardzo sezonowe i w miesiącach wiosenno-wakacyjnych ono stopniowo maleje. Także nawet jeśli chodzi o ten wskaźnik, który GUS-owski, który dziś jest publikowany, tutaj kolejne miesiące też przyniosą spadek właśnie na skutek tych efektów sezonowych. Podsumowując, jeśli chodzi o całą sytuację na rynku pracy, ona jest świetna. Nie była tak dobra od wielu lat. Stopa bezrobocia jest rekordowo niska, i w tym momencie bolączką polskich pracodawców są po prostu ręce do pracy i gdzie będziemy znajdować, jeśli chodzi o potencjalne pokłady, w taki najprostszy sposób zaspokaja to migracja. Kwestia realokacji Polaków jest tutaj z tych województw o stopie bezrobocia wyższej do tych województw, o stopie bezrobocia niższej jest o wiele trudniejsza. Jeśli podjęlibyśmy działania, które miałyby to ten proces zmożyć, to będzie proces z pewnością rozłożony na lata i bardzo rozłożony w czasie, jeśli w ogóle możliwy do wykonania w jakiejś dającej się przewidzieć perspektywie. Ja tutaj tak nie bez powodu trochę mówię, że może są jakieś grupy niezagospodarowane w Polsce, które jeszcze mogłyby ewentualnie coś tutaj zmienić, ponieważ nie wiem, czy panowie już znają taką daną, że bezrobocie osób niepełnosprawnych w Polsce dochodzi prawie już, tak? Do 8%, zaledwie 8%. To jest w ogóle, ono by jeszcze było kilkadziesiąt, tak chyba powinnam powiedzieć, procent niedawno. Natomiast w tej chwili już jest tylko 8 i w ten sposób gładko chciałam przejść do tematu drugiego mianowicie, albo może pierwszego takiego kluczowego. Proszę pana, Fundusz Solidarnościowy, czyli 0,5% od najlepiej zarabiających, 0,5% najlepiej zarabiających płaci specjalny podatek, który potem jest przeznaczony na potrzeby osób niepełnosprawnych. To proszę powiedzieć, jak panowie oceniają to rozwiązanie? Na razie takie generalne z punktu widzenia, pytam trochę tak, słuszności, ról państwa, solidarności społecznej, podziału dóbr i mogłabym jeszcze dalej to mówić. Pan Kazimierz Krupa. Jeden z najbardziej niemądrych pomysłów, o jakich słyszałem od bardzo dawna. Fundusze Solidarności, czy podatek solidarnościowy jest znaną kategorią w systemach podatkowych i to jest sytuacja w sytuacjach kryzysowych, czyli krótko mówiąc, jeżeli jest gigantyczna powódź, jeżeli jest zjednoczenie Niemiec, żeby już się odnieść do konkretnej sytuacji, czyli wtedy trzeba ten wschód, który był
no, niedoinwestowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba powiedzieć, jeżeli jest nadzwyczajny kryzys wynikający z niedbalstwa grecki, to wtedy wprowadzamy wynikający z niedbalstwa, z niepłacenia podatków, z nieszczelnego systemu podatkowego i tak dalej, ale łatwiej wprowadzić podatek solidarnościowy niż uszczelnić system podatkowy. I to wtedy się wprowadza podatek solidarnościowy. A ja przepraszam, pytam, czy my jesteśmy w kryzysie? No może w kryzysie społecznym na przykład. Nie jesteśmy w kryzysie społecznym również. Więc podatek solidarnościowy w takiej sytuacji, kiedy niemalże w tym samym zdaniu mówi się, że mamy nadwyżkę w budżecie w 3,1 miliarda, to było wczoraj, przedwczoraj, i w tym samym momencie mówimy o podatku solidarnościowym. Ja się oczywiście nie przywiązuję do tej nadwyżki w tych 3,1 miliarda, bo to jest po 3 miesiącach, a wiadomo, że to się liczy po roku, a nie po 3 miesiącach. No ale sytuacja finansów publicznych jest niezła i wprowadzanie teraz nadzwyczajnego, bo moim zdaniem to jest nadzwyczajne rozwiązanie, jest nieporozumieniem. Poza wszystkim podatki, tak jak to mówił Benjamin Franklin, nieuchronne są śmierć i podatki, tak? Ale jeżeli śmierć jest powszechna, dotyka każdego z nas, tak podatki również powinny dotykać każdego z nas, czyli powinny być rozwiązaniem systemowym. Każdy podatek celowy, każdy podatek adresowany albo jest w ogóle zbędny, albo jest tylko czasowy na rok, dwa miesiące, dwa lata, ale w każdym razie zaadresowany. A taki, ja tego nie rozumiem. To już padła jakaś propozycja czasowa, a ja jeszcze powiem, może jakiś, no to co, jak nie ten, to czasowe co? Czasowe rozwiązania podatkowe w Polsce, patrząc na przykład na VAT, są zawsze bardzo trwałe, więc ja bym tu akurat rządowi... VAT jest na zawsze. Tak, ale ta stawka została tak podniesiona stawka na chwilę, jeden punkt procentowy na chwilę, więc ja bym tutaj rządowi nie wierzył, że rząd coś zrobi na chwilę, bo rządy i budżety już jak coś przyjmą, to najchętniej to trzymają. Ja no to co innego by pan zaproponował? 50% stawkę w PIT-ie? Ja mam taki, znaczy ci, którzy są na umowach o pracę, którzy zostali w tej kategorii uznani za tych najbogatszych, to po pierwsze nie są najbogatsi, bo ci, co naprawdę dużo pieniędzy zarabiają, to nie mają umów o pracę na parę milionów złotych miesięcznie, bo to jest marnotrawstwo z ich punktu widzenia. Więc to i tak nie dotyka najbogatszych, tylko tak naprawdę taką lepszą średnią. Gdyby mieli takie umowy, to byliby nierozsądni, w związku z tym nie byliby najbogatsi. Nie byliby najbogatsi, więc obciążenie PIT-u, podwyższenie najwyższej składki, no jest o tyle kontrproduktywne, że jakby to nie znaczy to, co mówi rząd. Ja mam taką nadzieję, że skoro jest to 0,5 miliarda złotych, to i coraz więcej głosów się podniesie, że jednak podnoszenie podatków i taki podatek noszący imię pana premiera, to nie będzie właściwe i politycznie poprawne, więc myślę, że te 0,5 miliarda po prostu rząd gdzieś znajdzie w różnych swoich oszczędnościach i nie będzie to konieczne, bo rzeczywiście podatki celowe nie są najlepszym pomysłem. Wczoraj chyba z panem ministrem Gruzą rozmawialiśmy w jakimś studiu w kuluarach i to jednodniowy wpływ z podatku VAT to jest właśnie około 500 milionów, więc na przykład wystarczyłoby zwiększyć długość roku o jeden, zlikwidować rok przestępny. Tak, dodajmy jeden dzień w roku, tak? Dodajmy jeden dzień w roku. To się może nie uda, ale ja nie powiedziałam o tych 50%. Ale mają wtedy urodziny, to zostanie przewrócone. No jasne, ale nie powiedziałam o tych 50% tak kompletnie bez powodu, bo takie pomysły padały, to są pomysły, które były, tak? No, może to jest droga, no nie wiem. Znaczy tak, jeśli wracając do tej koncepcji podatku solidarnościowego, no to tylko i wyłącznie tak to się nazywa, bo łatwiej jest to przekazać społeczeństwu, niż po prostu powiedzieć, że wprowadzamy kolejny próg podatkowy, podnosimy podatki dla najbogatszych. Jeszcze cały kontekst sytuacji, dla kogo to robimy, czyli dla osób niepełnosprawnych, no społecznie taki sposób przekazania wyższych podatków niesie mniejsze ryzyko negatywnego odbioru, bowiem no mało kto się zgodzi z tym, aby najbogaci, którzy zarabiają, no nie wiem, 30 tysięcy brutto miesięcznie, no nie dołożyli się do osób niepełnosprawnych, którzy mają... Nie mamy definicji najbogatszego. Zaraz spróbujemy to wydedukować. Ja zaraz panu to uradzę. Tak możemy docelowo zdefiniować, znaczy
przykładowo na potrzeby tej rozmowy grupę osób, której by to miało dotyczyć. Tak, tak. Także jeśli mało kto nie zgodzi się z tym, że one nie mogą się dołożyć do tego, aby pomóc tym osobom, które są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Po prostu tak to się nazywa, żeby politycznie, medialnie łatwiej się to przyjęło i nikt wobec systemu nie oponował. To zaraz jest to danina. Spróbujemy zaraz podatek. Tak, tak. Także nie podnosimy podatków, tylko wprowadzamy dodatkową danię. Mamy jeszcze składki, które też dyskutujemy o tym, czy są podatkami, ale nie wnikajmy, może w te szczegóły nie wnikajmy. Zaraz powiem o szczegółach, natomiast tutaj jedno takie pytanie do panów. Czyli panowie, rozumiem, uważają, że to będzie rozwiązanie skierowane do osób obciążonych PIT-em, a nie CIT-em, czyli nie do prowadzących jakąkolwiek działalność. CIT jest wyjątkowo źle skonstruowanym podatkiem i im jest wyższa stawka, który należy zlikwidować. Co powtarzam, mam taką grupę osób, które chodzi po mediach i to opowiada, ale zaraz państwu powiemy, dlaczego z Kazimierzem. Ale krótko mówiąc, pracowników najemnych, może tak powiem, a nie prowadzących działalność, tak? Im jest wyższa składka, tym jest większa jakby pokusa, żeby on był dobrowolny, bo można go zoptymalizować i można w ogóle CIT-u nie płacić. I to jest bardzo proste. Można to zrobić, trzy przecznice, stąd są kancelarii, które się tym zajmują. A objęcie, podniesienie PIT-u dla osób, które są na umowie o pracę de facto, no, kompletnie nic nie zmienia, czy one zarabiają 20 czy 30 tysięcy. Jeżeli ktoś naprawdę jest bogaty, to go nie... Ale przecież to jest najłatwiej uchwycić, bo jakby tutaj mamy jasne koszty. No tak, wszystko jest jasne. Mogę, a propos tego podatku CIT, no, na przykład z danych, które można sobie zobaczyć w wiadowniach gospodarczych, ale one biorą te dane z otwartych danych KRS-u i sprawozdań, no większość sieci handlowych wielkopowierzchniowych nie płaci żadnego CIT-u i to jest dla nich podatek dobrowolny. A sieci, które państwo doskonale znają, co prowadzą od 20 lat w Polsce działalność... Ale pan nie proponuje uszczelniania CIT-u, jak pan premier Morawiecki, tylko likwidację. Ja proponuję, obniżenie stawki jest dobrym kierunkiem, dlatego że on powinno spowodować zwiększenie wpływów. Natomiast pojawiły się takie informacje, że miałyby go płacić osoby o rocznych dochodach na poziomie co najmniej 300 tysięcy złotych. Ja mam do panów pytanie, jak panowie to oceniają? Czy to będzie dochód, czy przychód jednak? Bo to różnica jest zasadnicza. Tak się wydaje, szczególnie na przykład przy 50% kosztach. Zupełnie inną grupę obejmie. Jak się cieszę, że pani zwróciła na to uwagę, że właśnie dochód i przychód to są dwie zupełnie różne kategorie. Natomiast myślę, że państwo nie poradzi sobie z obliczeniem dochodu. W związku z tym będzie od przychodu. Znacznie szersza grupa w to wejdzie, to już całą pewnością. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, do definicji człowieka zamożnego. To jest oczywiście nie do zdefiniowania, natomiast takie definicje są, że człowiek zamożny reguluje swoje rachunki bez dolegliwości. Czyli że jeżeli reguluje bez dolegliwości, to one nie przekraczają 20% jego przychodu. A Polak czuje się całkowicie bezpieczny finansowo, jak ma odłożone 10 tysięcy złotych. I tu właśnie dochodzimy do tych badań, które... W której grupie dochodowej, przychodowej pani przeprowadzi te badania, to będzie miała pani zupełnie inny wynik. Tak sądzę. Dla kogoś, kto ma przychód na poziomie 2000, ktoś, kto ma przychód 6000, a te 300 tysięcy, no to jak tam przeliczyłem przez 12, to tam nam określona kwota wyjdzie, to jest krezusem. Jeżeli przeprowadzimy badanie dla ludzi mających przychód między 5 a 10, to się okaże, że ta granica jest zupełnie gdzie indziej. Niestety tak jest. I jeszcze znowu o tej statystyce. No, ktoś, kto ma, jest singlem, dostał mieszkanie po dziadku albo babci i ma 10 tysięcy przychodu, jest człowiekiem zamożnym i reguluje swoje rachunki bez trudu, a ktoś, kto ma 14 tysięcy przychodu, niewyobrażalne, ma kredyt na mieszkanie, które ma już dosyć duże, dwójkę dzieci i niepracującą żonę, ponieważ opiekuje się tymi dziećmi, już takim kryzysem nie jest. No dobrze, to teraz trochę takich wyliczeń, które już są odnośnie tej kwestii. Około 46 tysięcy podatników miałoby ten podatek płacić i są to osoby, które zarabiają powyżej 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Czy to panów zdaniem są ci najlepiej zarabiający? Pieniądze pewnie szczęście nie dają. Może Marcin tak Roszkowski. Skonkludujmy, Ania, poważnie to będzie ciężko mówić, że to jest najbogatsza grupa, bo jeżeli ktoś ma dużą firmę, która zajmuje się czymkolwiek, może sam zatrudnić się na dowolną kwotę, nawet na minimalną,
minimalną kwotę umowy o pracę, po to tylko żeby być ubezpieczonym, a ma zyski kapitałowe, które równie dobrze mogą być w innym kraju. Już tu nie będzie. To kompletnie go nie obejmuje i jakby zoptymalizowanie tego naprawdę nie jest trudne, więc wprowadzanie takich pułapek na te osoby, które no, lepiej zarabiają na umowach o pracę i tam gdzieś są w tym systemie widziane, jest trochę bez sensu, szczególnie, że na przykład pomysł z obniżeniem CIT to jest dobry. Znaczy my oczywiście tutaj już przed przerwą mówiliśmy o tym, że trzeba CIT zlikwidować, ale obniżenie CIT-u spowoduje, że on będzie bardziej chętniej płacony, tak? Bo podatek CIT jest, im wyższa stawka, tym bardziej jest on charytatywny, bo tym większa jest pokusa, żeby go po prostu nie płacić, bo można go nie płacić. Jeżeli mamy ten poziom niższy niż na Cyprze, no to to jest dobry kierunek i wpływy paradoksalnie powinny być wyższe. Chyba nawet były badania na ten temat, które to potwierdziły. Tak, zresztą no my też mieliśmy takie już przykłady, ale teraz jeszcze powiem panu, wracając do tej daniny solidarnościowej, bo ciekawe jest też, wydaje mi się, takie wyliczenie wstępne, którego wszyscy dokonują gdzie mogą, jeżeli chodzi o miesięczną wysokość tej daniny. To jest pytanie, jak to może wpływać na pewne decyzje o tym, gdzie być zatrudnionym i w jakiej formie. Od 1,1 tysiąca złotych miesięcznie do nawet 9,4, ponad 9 tysięcy złotych miesięcznie mogłaby być ta danina. No to jest jakieś chyba już spore obciążenie. Ja tak delikatnie to ujmę. Znaczy, pytanie, czy to nie wpłynie po prostu na decyzję na przykład. Ale z pewnością wpłynie. Znaczy, jeśli chodzi o pan Fałsadek ma inne zdanie, czy tak jest? Te środki, które są potrzebne dla osób niepełnosprawnych, te dodatkowe środki, no to one w budżecie państwa... Ustalmy, że są potrzebne. No są, no, ale wydają się, to się zgadzam, znikome, tak, no, w porównaniu do tego, jak wyglądają wprowadzone w ostatnim czasie wydatki. Tego typu działania mogą być no, taką wstępną próbą no, podniesienia podatku dla osób najbogatszych. Bowiem. No, dlatego ciągle mówiłam o tych 50%. Tak? Teraz mamy do czynienia z bardzo dobrą koniunkturą, która skutkuje tym, że sytuacja budżetu jest tak dobra, jak jest obecnie, ale tak dobra koniunktura nie będzie wieczna. Kiedyś przyjdzie spowolnienie, kiedyś to będzie inaczej wyglądało, no a wydatki, które były wprowadzone, no, zostaną z nami na długo. I no, wtedy w większym stopniu trzeba będzie szukać tych dodatkowych źródeł finansowania i no tutaj oczywiście najbogatsi będą no, pierwszą grupą, do której będzie można się uciekać. Także no, mamy zaczątki w tym momencie tego, z czym możemy, czy też powinniśmy liczyć się w przyszłości. I jeśli chodzi o, no, jeśli te tendencje faktycznie będą trwałe, no to ci najbogatsi, no, mogą podejmować próby ucieczki, próby opodatkowania w inny sposób, chociażby przez samozatrudnienie, czy co, no, się dzieje i, no, tutaj te osoby będące na samozatrudnione. Coś płacą typu 19%, może temu sprzyja? 19% podatek liniowy, a nie w tym momencie pierwszy próg 18%, drugi 32% i kolejny, który jeszcze nie wiemy na jakim będzie poziomie. Kolejny może być nawet 110%, to nie. Oj, znowu przesadzamy cokolwiek. Proszę panu, zanim przejdziemy do dalszej części naszej dyskusji, to posłuchajmy sądy przygotowane przez reporterkę Polskiego Radia 24 Izę Kozłowską na temat tego, no, co zrobić i jak zrobić i czy zrobić, żeby pomóc jednak niepełnosprawnym. Co należy zrobić? Pewnie też znowu wesprzeć ich w powrocie na rynek, czy w ogóle wejściu na rynek pracy. Czy to się zmienia, że teraz jest zdecydowanie więcej niż w przeszłości. Zresztą gdzieś ja tam ze swoich doświadczeń mam, że ci niepełnosprawni są gdzieś i u mnie na studiach było parę osób, które miało wsparcie od uczelni i w miejscu pracy, w którym pracowałam kiedyś. Brak konsekwencji. Jeżeli rząd każe rodzić, to potem, przepraszam, niech chociaż pomoże z utrzymaniu, czy w rehabilitacji, czy w leczeniu. Ja bym zaczęła przede wszystkim od kadry, by szkolić nauczycieli, osoby, które będą się spotykały tak z osobami niepełnosprawnymi, żeby były przygotowane w jak najszerszym zakresie, czyli żeby
aby uwzględniać w programach nauczania takie przynajmniej podstawowe informacje na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, bo wiadomo, że osoba niewidoma będzie potrzebowała innej pomocy, osoba głucha innej osoby, osoba z niepełnosprawnością ruchową innej pomocy. Widzę ważną rolę przede wszystkim w kadrze zarządzającej w szkole i w programach szkolenia. Bardzo bym marzył, że ci ludzie niepełnosprawni, bo dopominają się swojego. Oczywiście tak powinno być. Odrzucie 500 zł, żeby człowiek chory dostawał, prawda, tej renty, to jest bzdura. Nawet jeden będzie miał, prawda, zapłacić mieszkanie, póki żyją rodzice, a później co dalej? No proszę Państwa, słyszymy, że tutaj problem jakby jest szerszy, to znaczy on się wiąże także z innymi dziedzinami, z edukacją, ze zdrowiem przede wszystkim, ale i teraz jestem ciekawa Panu zdania na ten temat, bo rodzice osób tych dorosłych niepełnosprawnych od urodzenia, oni nie bardzo są zainteresowani tymi kompleksowymi propozycjami typu asystent niepełnosprawnego, opieka wytchnieniowa i tak dalej, bo ci chcą tylko pieniędzy. Dlaczego? Bo już się przekonali, że to nie działa, że te systemy, bo bardzo ja wsłuchiwałem w tę sondę i bardzo pięknie ludzie mówili, tylko że to nie rozwiązuje nam problemu. Na koniec tak naprawdę rodzice zostają z tym niepełnosprawnym, albo ten niepełnosprawny zostaje sam i wtedy musi się włączyć państwo. I decydujące są w oczywisty sposób pieniądze. Stąd to, co mówił premier o tym solidaryzmie oczywiście. Tak, tylko że z tym solidaryzmem to ja pozwolę sobie opowiedzieć taki starą anegdotę. Jak nietrzeźwy obywatel szuka pod latarnią czegoś i przychodzi policjant i mówi, czego pan tutaj szuka? 5 zł. Zgubiłem. A gdzie pan zgubił? Tam. Dlaczego pan szuka tutaj pod latarnią? Bo tu jest widno. No trochę tak. I tak się państwo zachowuje. No ja rozumiem, że tak się nietrzeźwy obywatel zachował, ale żeby państwo szukało nie tam, gdzie są, tylko tam, gdzie jest widno, to nie poza tym się obecny rząd też przyzwyczaił nas wszystkich do tego, że jak chce, to znajduje pieniądze. No właśnie, może tak. A to jest jedna rzecz, poza tym, że one gdzieś tam są i nie trzeba ich koniecznie wydrukować. Natomiast, że te programy społeczne czy demograficzne są bezpośrednie. No 500 plus jest bezpośrednim wsparciem za tam prawie pewnie 3 milionów dzieci, rodzin. Ten pomysł z soboty sprzed 2 tygodni na wyprawkę to też jest bezpośrednia gotówka na konto tam rodziców, którzy rozumiem mają dzieci w jakimś tam wieku. Więc rozumiem, że jakby te postulaty, które część tych środowisk niepełnosprawnych zgłasza, no właśnie jest adresowana do tego typu pomocy, tak? To, co powiedział Kazimierz, że taka pomoc jest najbardziej oczekiwana, tak? No bo kolejny asystent, czy no, rozumiem, że jest dużo i fundacji, i organizacji, które tam radą, służą, natomiast to bardzo dobrze, natomiast na koniec dnia... No ustawa pomoc, za życiem, no też tam... Na koniec dnia też jakby pieniądze są istotne i takie właśnie, myślę, bezpośrednie wsparcie. No to wróćmy w takim razie do tych pieniędzy, tak? Bo za chwilę, no dzisiaj minister Rafalka znowu spotka się z tymi rodzicami w Senacie, ale na ten moment jest tak, że jakby jest zgoda i to częściowe porozumienie, które jest podpisane, dotyczy zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Ja tutaj mam wątpliwości, bo pojawiają się informacje, że z najniższą emeryturą, ale tak praktycznie to wychodzi na to samo, a nawet chyba lepiej z tą najniższą rentą z ZUS-u, jeżeli już tak patrzymy dokładnie co do złotówki, bo ona wynosi 1029,80 zł, a najniższa emerytura 1000 równo, więc te 30 zł jakby w przypadku tej renty jest jednak więcej. No więc z najniższą rentą z ZUS-u i ten koszt właśnie jest przewidywany na te jakieś 540 milionów, ale nie ma już zgody na ten drugi warunek, o którym tutaj mowa, czyli te 500 zł dodatku rehabilitacyjnego bez kryterium wiekowego i niezaliczanego jeszcze do tego, do dochodu tej osoby niepełnosprawnej. Rozumiem, że to szczególnie, kiedy już ona będzie całkowicie samodzielna. Czy na to w budżecie Państwa zdaniem, Panów zdaniem nie ma już środków i dlatego tak jest? No nie, zdecydowanie nie. Mówiąc bezpośrednio o pieniądzach i patrząc na dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tak. Od rodziny możemy mówić, no. To w 2017 roku wsparcie dla osób niepełnosprawnych wynosiło blisko 16 miliardów złotych.
W tym momencie, tak jak pani redaktor powiedziała, ta pierwsza część kosztowałaby 500 000 000, no druga 500, to 500 zł na każde, na każdego niepełnosprawnego, no możemy powiedzieć, załóżmy drugie, 500 000 000. Czyli... A to ja panu powiem, że jest to szacowane na 1,8 miliarda. No to nie doszacowałem, tak licząc z palca, nie mam pojęcia, ile jest tych osób. Właśnie, sporo no to, więcej wychodzi. To wychodzi, mamy, no ale i tak mamy kwotę nieco w ogóle powyżej 2 miliardów. Uwzględniając środki, które już są kierowane do tej grupy osób, no to mamy wzrost wydatków o kilkanaście procent. No ale patrząc na to, jak pieniądze w ostatnich latach no, były rozdawane, to wydatki do kwoty 1 miliard czy 2 miliardów, no raczej były uznawane jako te, które nie powinny budzić czy też rodzić większych obaw, jeśli chodzi o budżet państwa. Oczywiście no, tu 2 miliardy, tam miliard i po pewnym czasie zbiera się kwota i mi się wydaje, że raczej jest to obawa związana z tym drugim, że jeśli w sytuacji w tym momencie ulegniemy i dalej będziemy rozdawać te pieniądze, no stopniowo zaczną się pojawiać kolejne grupy, które będą dalej prosiło ten kolejny miliard, czy też 2 miliardy. I wracamy do tego, co mówiliśmy kilka minut wcześniej, że no, te wydatki, na które się raz decydujemy, one zostaną z nami na długo, a ta sytuacja budżetowa no, może nie być tak dobra, jak jest w dość niedługim czasie i o to w tym momencie największa jest obawa. No tak, ale z jednej strony mamy dostępność plus 23 miliardy i czy ja mam rozumieć, że panowie stawiacie tezę, że z tego punktu widzenia niebezpieczne jest to, że pojawią się kolejne grupy, które będą stawiać żądania? No jeżeli oficjalnie mówi premier i wszyscy ministrowie, mamy kasę, jest okej, no to bardzo bym się zdziwił. To jest konsekwencja. Bardzo bym się zdziwił, gdyby kolejne grupy nie mówiły, okej, macie, no to przecież to nie są wasze pieniądze i mają rację, no to nam je dajcie. I to będzie tylko narastało. A to nie prowadzi do dobrego końca. Nawet komentatorzy radiowi mogliby wystąpić. Oczywiście. Natomiast do tego, co tutaj panowie też powiedzieli, warto, i pani redaktor wspomniała, no warto też powiedzieć o jakby demograficznym charakterze naszego społeczeństwa, które się trochę teraz wolni, ale mimo wszystko starzeje i będzie coraz więcej grup osób, które będą trafiały właśnie do tego, że tak powiem, koszyczka, którym zarządza teraz pani minister Rafalska, więc tutaj... Ale czy panowie, ile jest w tej chwili takich osób niepełnosprawnych, które powinny potrzebować tej pomocy? Ojejku, 20... 300 tysięcy. Podobno takie, no, że całe... Tak jest, tak, z tą stałą niepełnosprawnością, że, czyli w sumie no, jedno miasto tak naprawdę, prawda? Dokładnie. Sporo osób. No dobrze, ale tutaj jeszcze taka rzecz, mianowicie dotycząca renty socjalnej, która miałaby być podniesiona, bo tutaj panowie mówią, że kolejne może by się pojawiły postulaty i coraz wyższe, no to jest taka propozycja, już wśród tych propozycji rządowych się pojawiła, że z czasem renta socjalna miałaby być podniesiona do minimum socjalnego dla gospodarstwa domowego z jedną osobą niepełnosprawną. To jest 1370 zł. Czyli już nie tak jak teraz, że podnosimy o niecałe 200 zł, tak, z tych 865 do 1000, nawet powiedzmy 29, tylko do 1370. To mamy kolejne koszty, ale wiecie panowie, że ja już słyszałam to chyba z drugiej strony, raczej opozycja, żeby podnieść do 2000, ten zasiłek do 2100 zł, czyli do najniższego wynagrodzenia? Znaczy, to jest tylko licytacja? Znaczy tak, no, opozycja nie jest odpowiedzialna za budżet i łatwo mówić. No, trudno się też dziwić, bowiem no, jeśli osoby jak osoby niepełnosprawne już nie protestowały. No i wtedy to wyglądało podobnie, gdy za Platformy Obywatelskiej. Także no, ta licytacja w tym momencie jest tym kolejnym niebezpieczeństwem, bowiem jak opozycja będzie no, tutaj licytowała się z rządem, jak pomóc, to tak naprawdę będzie prowadziło no, do jeszcze większych napięć, dążeń, no i w konsekwencji może rodzić no, coraz wyższe wydatki dla budżetu. Znaczy, no, ja nie jest to dla mnie jakaś zaskakująca informacja. No dziwiłbym się, jakby mówiła, że nie, jednak tutaj ten wzrost świadczeń powinien być niższy, bądź też nie powinien mieć miejsca. To by było po prostu z ich punktu, czy też z ich strony, no nieracjonalne. Tylko, że każda opozycja powinna pamiętać, że kiedyś może stać się rządem. Bo dzisiejszy rząd się właśnie
teraz przekonuje, jakby opozycja mówił różne rzeczy właśnie o tych niepełnosprawnych. Czyli każda opozycja powinna pamiętać, że kiedyś będziesz, może się tak zdarzyć. Jak nie będzie pamiętać, to nie pamięta, że to się może nagrywać. Tak może się zdarzyć, że to się... Nagrane zostało panu prezydentowi chyba i odtworzone. No to ja teraz przeczytam panom cytat z pana premiera Morawieckiego. Rząd PiS w pierwszych 2 latach swoich rządów przeznaczył o 1 miliard 100 milionów złotych więcej dla osób niepełnosprawnych i to jest bezprecedensowa zwyżka wydatków publicznych na potrzeby tych osób. Rozumiemy, że te osoby mają dużo większe potrzeby niż tylko te, które dzisiaj są zaspokajane, ale wiadomo, że te potrzeby muszą być zaspokajane w perspektywie rozwiązań systemowych dla różnych grup osób niepełnosprawnych. Więc po pierwsze chciałam pokazać tę kwotę 1 miliard 100 milionów złotych, że jednak ona popłynęła. No ale znowu z drugiej strony pytanie jest takie. Czy takie zmiany systemowe, o których mówi tutaj premier, są potrzebne, skoro mamy taki program jak Za życiem, skoro jest Dostępność Plus, o którym już tutaj tam troszkę wspomniałam, a niepełnosprawni, tak jak żeśmy powiedzieli, są jedynie zwyżki zasiłków. To jednak potrzebny jest taki kompleksowy, na przykład dla gospodarki program, dla gospodarki w sensie, żeby pomógł, tak, z tymi niepełnosprawnymi. Myślę, że chyba wszyscy się zgodzimy, że dobrze by rozwiązanie było systemowe, a nie tylko tak ad hocowo dosypywane jakieś środki tylko dlatego, że jest jakiś przymus medialny, no bo to akurat wszyscy uznają, że to jest słuszne, ale rzeczywiście rozwiązania systemowe chyba są ważne. Wczoraj nie do końca tego to śledziłem, ale widziałem, że były jakby 2 równoległe rozmowy i porozumienia, jedno w Sejmie z tą grupką rodziców, a drugie w Centrum Dialogu, gdzie ta narracja była zupełnie inna i też inaczej ci stowarzyszenia reprezentujące niepełnosprawnych reagowały, więc ja bym chciał, żeby pewnie się zgodzimy, że były rozwiązania systemowe, a nie tylko tak ad hocowo. Czy Dostępność Plus to takie systemowe rozwiązanie? No, zdecydowanie tak, choć jeśli byśmy mówili o osobach częściowo niepełnosprawnych, to tutaj ten problem się dotyczy w głównej mierze osób... Całkowicie od zawsze i na zawsze. Jak tak, jeśli to były osoby częściowo niepełnosprawne, to tutaj te działania systemowe mogłyby się skupić na próbie ich wprowadzenia na rynek pracy, czyli cofamy się do tego, co mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, ale w tym momencie, jeśli to są osoby całkowicie niepełnosprawne, to tutaj możemy tylko mówić o jakiejś próbie ułatwienia im funkcjonowania w życiu codziennym. No ale nawet jeśli skupimy się na tym programie Dostępność Plus, czy też na próbie budowania infrastruktury, choć codzienność funkcjonowania tych osób będzie łatwiejsza, no to też rehabilitacja, koszty związane z leczeniem pozostaną. No i tutaj mi się wydaje, że rodzicom czy tym osobom bardziej chodzi właśnie o tą bieżącą egzystencję niż ułatwienie w poruszaniu się, tak? Bowiem tutaj ciężej sobie poradzić z tymi kosztami, które musimy ponosić na leczenie systematyczne, niż po prostu z to, że musimy, nie wiem, utykać się przez brak windy, czy jakiś, nie wiem, brak pojazdu. Tylko, że w tym kompleksowym programie jest też mowa o takich elementach jak szybsza diagnoza, co już jest niebagatelnie związane bezpośrednio z tym leczeniem, czy chociażby szybszy dostęp do rehabilitacji. Oczywiście wiem, że to nie jest takie proste, bo wymaga trochę innych czynników jeszcze, jakby choć płacowych, tak liczebnych, jeśli chodzi o tych rehabilitantów i tak dalej. No niemniej te elementy też się pojawiają, ale tutaj się pojawia jeszcze, musiała jedną rzecz na zakończenie. Pojawiła się tutaj u pana taka teza, nie wiem, czy rzeczywiście takie, czy panowie to poprą, że to są jakby 2 grupy. Jedna, zupełnie inna grupa to jest ta, która się spotkała, która jest w Senacie, tak, czy tam w Sejmie, bo to są ci, którzy powinni czysto dostawać tylko wyłącznie świadczenia, transfer pieniędzy. No a druga zupełnie grupa to są ci, którzy byli w dialogu, których można aktywizować, których można wspierać, tak, robić im większą dostępność i tak dalej. Pan Kazimierz Krupa jeszcze może... Właśnie, dokładnie tak. To są 2 rozdzielne grupy. I oczywiście potrzebne są działania i tu, i tu. I to jest, tu nie ma sprzeczności, bo jest potrzebna aktywizacja, jest potrzebne ułatwianie, jest potrzebne usuwanie barier i to są działania o charakterze systemowym. Natomiast jest potrzebne wsparcie dla tych, dla których usuwanie tych barier nie jest najważniejsze. Jest istotne, ale nie jest najważniejsze. No właśnie, czyli jeszcze więcej pieniędzy, krótko mówiąc, na koniec nam z tego wyszło. Dziękuję bardzo panom za rozmowę. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński. Jelunia. Rafał Sadoch, mBank oraz pan Kazimierz Krupa, ekonomista, prawnik i jeszcze się nie nauczyłam, ale już wiem, Drawbridge, kancelaria. Anna Grabowska, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Powtórka programu.
Tadeusz Burzański, a moim Państwa gościem jest Anita Czerwińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani poseł, zaczniemy od Donalda Tuska. Jak pani podobały się zeznania owego polityka, zwanego królem Europy, byłego premiera, przed polskim sądem? Czy Donald Tusk powiedział prawdę, czy skłamał? Tak spytam już dosadnie. No, te zeznania nie mogły się podobać. Trudno je też właściwie nazwać zeznaniami, bo te polegają na tym, że z dobrą wolą mówi się prawdę i nie unika odpowiedzi na pytania i, mówiąc kolokwialnym językiem, nie kręci się. Czy Donald Tusk kręcił? Tak, ale też nie jestem zaskoczona jego postawą. Podejrzewam, że tak właśnie będzie. Wynika to z tego, że no, nie mam najlepszego zdania o Donaldzie Tusku. A czemuż to pani poseł nie ma dobrego zdania o Donaldzie Tusku? Taki znany, lubiany na świecie polityk. Przede wszystkim z powodu katastrofy w Smoleńsku. Uważam, że ta katastrofa zaczęła się już kilka dni, a właściwie nawet miesięcy przed 10 kwietnia i uważam, że Donald Tusk bierze pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób przebiegało przygotowanie wizyty w Katyniu. Czyli nie zgadza się pani poseł, rozumiem, z tezą lansowaną i przez Donalda Tuska i na przykład przez Bronisława Komorowskiego, że owa nawet to jest nazwane, prawda, prywatną podróżą, pielgrzymką, że zostało to zorganizowane nie przez kancelarię premiera, tylko kancelarię prezydenta i to członkowie kancelarii prezydenta powinni odpowiadać za to, co się stało, w tym, jak zasugerował Bronisław Komorowski, żyjący jedyny członek, prawda, kancelarii, Jacek Sasin. Myślę, że dokumenty, notatki urzędowe, relacje ze spotkań urzędników różnych instytucji państwowych, cała sekwencja zdarzeń świadczy dobitnie o tym, że Donald Tusk podjął grę z Rosjanami przeciwko polskiemu prezydentowi. Ja pamiętam tę atmosferę przed wyjazdem delegacji. To była atmosfera szczucia, próby upokorzenia pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taka atmosfera rzeczywiście była. Moja reakcja wtedy, rano 10 kwietnia, kiedy dostałam informacje takie bardzo uprawdopodobniające, że stało się coś strasznego w Smoleńsku, pierwszą reakcją, ta pierwsza reakcja zawsze jest taka bardzo prawdziwa. Ja wtedy wykrzyczałam akt oskarżenia przeciwko Donaldowi Tuskowi. Mówiłam wtedy, że to on jest temu winny i zadawałam pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś, do czego doprowadziłeś. No właśnie, wydaje się jednoznaczne, że jak mówimy o odpowiedzialności Donalda Tuska za Smoleńsk, no że na poziomie oczywiście merytorycznym ten wyjazd prezydenta organizowała kancelaria prezydenta, natomiast pod względem technicznym wszystko to było w rękach rządu, przecież ten samolot był rządowy. A więc trudno mówić, że tutaj, że rząd nie ma z tym nic wspólnego, a to mogliśmy wyczytać w sądzie. Tak zeznawał były premier Donald Tusk. Tak, jednocześnie Donald Tusk twierdzi, że nie miał żadnego wpływu na przebieg tej wizyty, nie miał żadnego wpływu na urzędników, którzy to organizowali, a jednocześnie i nie ma żadnej wiedzy na ten temat, a jednocześnie bardzo pozytywnie ocenia pracę, wysoko ocenia, jak najwyżej ocenia pracę Tomasza Arabskiego. No, jest to niekonsekwentne i niespójne. No jest przynajmniej jeszcze jeden element, który jest niespójny. Donald Tusk twierdzi, że nigdy nie było pomysłu wspólnej wizyty prezydenta i premiera w Smoleńsku. Tymczasem pamiętamy słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który sugerował, że lepiej by było jednak, żeby ta wspólna wizyta miała miejsce. Wielokrotnie była o tym mowa i tak jak mówię, poświadczają to również relacje urzędników, którzy uczestniczyli w takich rozmowach. Tak miała taka wizyta wspólna się odbyć w pewnym momencie. Tutaj do gry wszedł ambasador Rosji i
Donald Tusk podjął grę. Ja nie przesądzam, czy on to zrobił dosłownie umawiając się, czy po prostu myślał tak samo jak Rosjanie. To już być może kiedyś będzie możliwość stwierdzenia tego, co nim powodowało. Ale to nie ma znaczenia. Donald Tusk ramię w ramię z Rosją był przeciwko naszemu prezydentowi. Ja pamiętam artykuł, który czytałam w nocy 9 kwietnia 2010 roku. Zdaje się, że na portalu Dziennika. To było tłumaczenie artykułu z rosyjskiej prasy, w której autor bardzo napastliwie atakował naszego prezydenta, mówiąc właściwie, po co on tam w ogóle jedzie. I z takim właśnie poczuciem takiego żalu, goryczy, tego dnia zakończyłam dzień i rano coś takiego się stało. Zresztą to takie mówienie, po co prezydent się tam wybiera, po co się wręcz używano stwierdzenia, po co on się tam pcha, one funkcjonowały jakby w tej przestrzeni publicznej. Znalazłam potwierdzenie tego choćby w rozmowie parę dni po katastrofie z panem sklepikarzem u mnie na wsi, który właśnie tak mi wtedy powiedział. To po co on się tam pchał? No przecież ten pan by sobie też sam jakby tego nie wymyślił. Czyli propaganda działała. Czyli ta propaganda docierała do ludzi i stworzono taki obraz. Niestety tego rodzaju działania zawsze prowadzą do złego. W tym przypadku stała się rzecz najgorsza. Czyli to, co przynajmniej możemy zarzucić Donaldowi i Tuskowi i jego ekipie, to jest to, że stworzyli atmosferę nieprzyjazną, mówiąc też bardzo delikatnie, wobec prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale zadam pytanie inaczej. Czy Donald Tusk powinien zeznawać tylko jako świadek w tej sprawie, czy może w jakiejś innej roli? I kto jeszcze ewentualnie? To znaczy, ja oczywiście nie chciałabym się tu wypowiadać za wymiar sprawiedliwości, ale od początku mam taką nadzieję, że Donald Tusk odpowie za to nie tylko politycznie. A czy jeszcze inne osoby widziałaby pani poseł, które powinny za to odpowiedzieć nie tylko politycznie? Myślę, że taką osobą, która również zachowała się w sposób, delikatnie mówiąc, niewłaściwy, antypaństwowy wręcz, była ówczesna minister Ewa Kopacz. To, co zrobiła, to, co pamiętamy, również jej kłamstwa. I też mniej mnie interesuje, czy zrobiła to z powodu braku własnej roztropności, czy też z tego powodu, że po prostu uczestniczyła w tym takim, no, w tej niegodziwości. Bardzo taką rolę też mroczną i ciemną, myślę, że spełnił późniejszy prezydent Komorowski, który bardzo pospiesznie dążył do tego urzędu. Pani poseł, zmieniamy temat. Mamy sytuację dosyć napiętą w polskim Sejmie. Pani jest parlamentarzystką. Na pewno widzi pani, co tam się dzieje, prawda? Grupa rodzin osób niepełnosprawnych nie zamierza zaprzestać strajkować. Wczoraj rząd Rzeczpospolitej złożył propozycję ugody, kompromisu, porozumienia. To porozumienie zostało przyjęte przez część rodzin osób niepełnosprawnych, ale nie przez tych ludzi, którzy są w Sejmie. Padły bardzo mocne słowa, widzieliśmy relację telewizyjną. Pani rzecznik Joanna Kopcińska próbowała przekazać dokument porozumienia, natomiast te papiery zostały wyrwane, prawda, w dosyć takie agresywne zachowania i słowa, my tego nie chcemy. Skąd ta różnica w podejściu rodzin osób niepełnosprawnych? Część chce porozumienia, a część nie. Rzeczywiście rząd wczoraj podpisał porozumienie w Centrum Dialog i to porozumienie zostało podpisane z osobami, które są bardzo reprezentatywne dla środowiska niepełnosprawnych, dlatego że członkowie Rady Konsultacyjnej, żeby być członkiem takiej rady, muszą mieć poparcie co najmniej 15 organizacji ze środowisk osób niepełnosprawnych. Więc z całą pewnością można powiedzieć, że to porozumienie podpisały osoby, zresztą nawet oglądając relacje z tego, osoby, które znane są
ze swojej takiej niezłomnej działalności przez lata właśnie w sprawie osób niepełnosprawnych. Oczywiście grupa osób, która jest w tej chwili w Sejmie, też ma prawo do swoich postulatów, tego nikt nie kwestionuje, no ale tak jak zauważył pan redaktor, rzeczywiście ta atmosfera, która jest wytworzona przez te osoby, no jednak z takim wsparciem polityków w tle, bo przecież towarzyszyła im wielokrotnie posłanka opozycji, posłanka Nowoczesnej. Posłanka Szeregi Wielgus. Tak. I rzeczywiście ta atmosfera takiej już wręcz, to co wczoraj się wydarzyło z panią rzecznik, no jest takie niepokojące. To nie jest atmosfera, która służy do rozmowy i do dialogu, bo my tego oczekujemy, dialogu i proponujemy ten dialog. Wielu komentatorów, internautów choćby zwraca uwagę, że być może tutaj ta taka stanowczość no, ma jakiś taki swój podtekst polityczny. Więc... No właśnie, bo przez samą obecność, czy też wspieranie tej sprawy, prawda, przez posłankę Nowoczesnej, ci ludzie tam nie znaleźli się też przez przypadek, zostali wprowadzeni. Czy może być tak, że rzeczywiście ci reprezentatywni przedstawiciele tego środowiska chcą kompromisu, ten kompromis został zawarty, a tutaj jest pewna gra też polityczna właśnie z tych osób, które protestują w Sejmie, żeby przedłużać sprawę, żeby po prostu wywoływać zamęt w państwie, żeby odwoływać też członków rządu, bo wiemy, że jednym z postulatów, i to już z postulatem czysto politycznym, jest odwołanie pani minister Rafalskiej, tego domagają się właśnie ci, którzy protestują w Sejmie. Tak, te postulaty idą coraz dalej i ich charakter zaczyna wskazywać, że one się troszeczkę oddalają od tych pierwotnych i tych takich najbardziej istotnych dla tego środowiska. Może cel od początku był taki, żeby destabilizować? Mnie oczywiście niezręcznie jest to komentować, bo chciałabym wierzyć, że te prawdziwe, rzeczywiste intencje służą osobom niepełnosprawnym, dzieciom, z którymi te mamy przyszły. Myślę, że atmosfera doszła już do takiego poziomu, że zgadzam się z panią minister Rafalską, że kontynuowane te rozmowy powinny być jednak bez obecności kamer, w takim bardziej spokojnej atmosferze i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Bardzo bym namawiała i apelowała do tych osób, ale także do polityków, tych ewentualnych, którzy w jakimś stopniu inspirują, żeby nie wykorzystywać do tego nieszczęścia, tej trudnej sytuacji życiowej do swoich politycznych celów. Pani poseł, mamy twarde cyfry. Ta część rodzin, która protestuje w Sejmie, mówi, że reprezentuje 280 tysięcy osób. Chcą 500 zł miesięcznie dla każdej osoby. Rząd podaje, że to kosztowałoby 1,8 miliarda złotych rocznie, ale są też dane bardziej kompleksowe. Okazuje się bowiem, że tych wszystkich, którzy właściwie powinni dostać jakąś rentę z tytułu niepełnosprawności, ludzie, których niepełnosprawność orzekł ZUS czy KRUS na przykład, prawda? Ich jest około 1,5 miliona i to wtedy koszt roczny no już oscyluje zupełnie wokół innej sumy, 9 miliardów złotych rocznie, czyli mamy 1,8 miliarda przeciwko 9 miliardom, prawda? Czy krótko mówiąc, czy państwo stać na to, żeby dzisiaj 9 miliardów zaoferować wszystkim potrzebującym niepełnosprawnym? To znaczy, nawet pani minister Rafalska mówiła wczoraj, no, że nie da się spełnić natychmiast tego rodzaju postulatu i to jeszcze w czasie trwania roku budżetowego. To są sprawy, które trzeba z wyprzedzeniem zaplanować i my to robimy, bo my jesteśmy pierwszym rządem, który postawił na solidaryzm społeczny. To jest od wielu lat w naszym programie wyborczym i my go wielokrotnie prezentowaliśmy i to
to też było powodem tego, że Polacy nam zaufali i można powiedzieć poprosili, żeby tak zdecydowali, że oni chcą, żebyśmy ten program realizowali. Można więc powiedzieć, że jest to rząd, który jest bardzo wrażliwy społecznie. Niektórzy mówią, że nawet za bardzo. Nie, liberałowie wręcz bywa, sama słyszałam takie epitety, że jesteśmy socjalistami, nawet już czasem dochodziło do stwierdzeń, że komunistami. No, możemy raczej się odwołać do historycznie do tradycji PPS-u, myślę, jeśli w ogóle, prawda? Jeśli w ogóle się... socjaliści niepodległościowcy, ale komuniści jeśli... chyba jednak nie. Zdarzały się i takie wypowiedzi to ze strony polityków obecnych parlamentarzystów opozycji. Ja uważam, że bez względu na epitety, jakie są kierowane pod naszym adresem, trzeba robić swoje, to znaczy budować ten solidaryzm społeczny jako zasadę funkcjonowania państwa, bo to wynika z konieczności wspierania wspólnoty społecznej, bycia dla siebie nawzajem oparciem. Wtedy, kiedy los jednemu daje, no, można powiedzieć, większy krzyż, powinniśmy pomóc go nieść, bo to wynika po prostu z ludzkiej, zwykłej przyzwoitości. Pani poseł, jeszcze, możemy jeszcze sięgnąć po inne cyfry w ramach tych programów prospołecznych. Wymieńmy jeszcze 500+, Mieszkanie Plus, ale teraz się pojawiła koncepcja Dostępność Plus, właśnie dotycząca osób niepełnosprawnych. I tutaj zarezerwowane środki na ten cel mają wynosić już w tej chwili 23 miliardy złotych. To nie jest chyba tak, że rząd nie reaguje na problemy środowiska niepełnosprawnych. Przestrzeń publiczna jest pełna barier architektonicznych i o tym bardzo wiele mówiło przez te wszystkie lata, ale nic ze zniesieniem tych barier nie zostało za wiele zrobionych. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była Anita Czerwińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Mają być surowsze kary za ciężkie przestępstwa, drobne wykroczenia i przestępczość gospodarczą. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedstawił program reformy prawa karnego. O szczegółach Karol Surówka. Najważniejsza zmiana dotyczy kar dla sprawców ciężkich przestępstw. Do tej pory mogli usłyszeć wyrok do 15 lat więzienia, 25 lat więzienia albo dożywocie. Zgodnie z projektem sąd będzie mógł też skazywać na wyrok 17, 19, 23 czy 30 lat więzienia. Częściej ma też zapadać wyrok bezwzględnego dożywocia, mówi Zbigniew Ziobro. By przestępcy bali się jeszcze bardziej. Druga część zmian dotyczy sprawców drobnych przestępstw. Wyższe będą kary za kradzież kieszonkową, wielokrotną kradzież czy tak zwaną kradzież z uchwałą. To na przykład wyrwanie komuś torebki. Oprócz tego sąd, skazując kogoś na wyrok w zawieszeniu za drobne przewinienie, będzie mógł dodatkowo skierować winnego do więzienia na 15 dni. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł nazywa to penitencjarnym klapsem. Żeby sprawca poczuł na własnej skórze, co to znaczy więzienie. Trzeci pakiet zmian dotyczy szeroko pojętej przestępczości gospodarczej. Wyższe mają być kary za lichwiarstwo, oszustwa bankowe, włamanie na konto czy oszustwa internetowe, ale też na przykład za cofanie liczników czy kradzież tablic rejestracyjnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Reforma prawa karnego ma potrwać 2 lata. Część projektów już trafiła do Sejmu, większość jeszcze jest opracowywana w ministerstwie. Nie ma zgody na zmianę polityki spójności w Unii Europejskiej. To wspólne stanowisko Polski i Słowacji. Premierzy obu krajów Mateusz Morawiecki i Peter Pellegrini spotkali się w Warszawie. Przemysław Lis. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że choć nasze kraje są członkami wspólnoty od kilkunastu lat, to nadal widać różnice pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Jeszcze daleko nam do wyrównania poziomu życia PKB na głowę mieszkańca, czy chociażby poziomu infrastruktury do Europy Zachodniej. Polska i Słowacja przedstawią wspólne stanowisko podczas rozpoczynających się w maju negocjacji dotyczących budżetu europejskiego na lata 2021-2027. Uważamy, że powinniśmy utrzymać jak najbardziej równy i solidarnościowy dostęp do środków. Premier Słowacji Peter Pellegrini powiedział, że w Unii Europejskiej nie powinno być miejsca na podziały. Każdy Europejczyk, nieważne gdzie się urodzi, ma żyć w takim samym świecie i w takich samych warunkach. W
W czasie rozmów premierzy uzgodnili też, że nasze kraje będą współpracować przy uszczelnianiu systemu podatkowego i utrudniać wyprowadzanie środków do tak zwanych rajów podatkowych. Przemysław Lis, Polskie Radio. Polska przekaże około 48 milionów złotych na pomoc dla Syrii pogrążonej w wojnie domowej. Poinformowała o tym minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa, która wzięła udział w konferencji w Brukseli poświęconej przyszłości tego kraju. Organizowały ją Unia Europejska i ONZ. Zadeklarowana przez Polskę pomoc jest większa niż w ubiegłym roku podczas pierwszej konferencji na rzecz Syrii.